dobry. Cześć. Czołem. Moja rodzinna stacja Wodzisław Śląski. Sobota, 5 września 2020 roku. Nie w trasie, a u siebie. Postanowiłem ten weekend odpuścić i zostaję u siebie tutaj w Wodzisławie Śląskim odpoczywając. Bo naprawdę tydzień robota, weekend w podróży. Odpoczywam, nie jadę nigdzie. Pokręcę się tutaj na mojej stacji, zobaczymy może jakieś, nie wiem, coś może śmignie fajnego. A ten pociąg, który przed chwilą wjechał, to był pociąg Kolei Śląskich z Bielska do Wodzisławia Śląskiego i on odjeżdża jako pociąg do Katowic. Właśnie za chwilę mnie minie. N57 AKS-ka 224. Do Katowic. Za chwilę za nim pojedzie Intercity Silesia z Pragi do Warszawy. No a później w planie powinna jechać Porta do Przemyśla z Grazu austriackiego. No zobaczymy. Może jakieś towosy. A za tydzień skoczę sobie na linię Mysłowice-Oświęcim. Prawdopodobnie na Imielin bądź albo do Oświęcimia, no zobaczymy, ale ten weekend tutaj ponagrywamy, zobaczymy. Stacja, jak widać, no pusta nie jest, bo tam stoi jeden skład, szmatławce i elektrowóz ET22 czołem na chałupki. On prawdopodobnie pojedzie, jak wjedzie Silesia z chałupek tutaj, to wtedy powinna być wolna i ten byku powinien śmignąć. No troszkę długi skład od semafora do semafora. Dobra, szanowni youtuberzy, no nic, no oczekujemy, pogoda ładna, słoneczko świeci, bezdeszczowe, bezchmurne niebo. No nie, no chmur trochę jest, ale odpoczywam i delektuję się składami, jak to się mówi. Zobaczymy zestawienia tych składów Silesii, Porty. No nie wiem, czy tu będę czekał na Batorego, to 3 godziny, ale zobaczymy. No i tak macie właśnie rzut okiem na stację w Wodzisławiu. Dwa peroniki, budynek ładny po renowacji. Tor numer 1, tor numer 2 i tor numer 3 przy peronie pierwszym. Tam jeszcze mamy czynne. Ogólnie to wszystko jest tutaj czynne. Tu 3 tory są. Znaczy te 2 tory, gdzie towary. No i tam, no widzicie, no haszcze. Nie wiem, czemu tak dopuszczają. Zarośnięte dżungla. Ale tory czynne, bo właśnie ten szmatławiec, jak tutaj dochodziłem do stacji, no to wjeżdżą. Tam chyba 4 tory są jeszcze w tych haszczach. Ale to bardziej to tam bocznica KWK Marcel. Kopalnia składy tam przetrzymuje, jak nie bierze. Zwiększony, zestawienie zwiększone, ale patrzcie z Kubańca, jak mi pociągnął. Zobaczcie to. Widział mnie, że nagrywam i zobaczcie, gdzie lokiem pociągnął. Tak, co niektórzy robią. Tak, co niektórzy robią.
dwa wagony Bochumin dopiął. Reszta Praga, Warszawa. Elektrowóz i 7 pudeł bez problemu tutaj się mieści na tym peronie. A Mechu, widząc mnie jak nagrywam wjazd, to specjalnie elektrowozem przejechał krawędź peronu. Za krawędź wyjechał. No elegancko. Widocznie nie chciał, abym go uwiecznił podczas odjazdu. Nie wiem, o co chodzi. Mniejsza z tym. Za chwilę będę miał tutaj KS-kę do Bochumina. Zobaczymy, będzie jakiś ciekawy zespół trakcyjny, to uwiecznie. A jak będzie ten krótki glonojad, to bez sensu. Na najlepiej to impuls mógłby się pojawić. 8, 10, no ta 9 to nie wiem, czy to już jest przywrócona do ruchu podczas tego zderzenia w Mikołowie z tym samochodem. 009. Ale jeszcze chyba nie jest dopuszczony, jeszcze nie jest wyklepany ten impuls. Jak ktoś coś wie, no to niech tam napisze w komentarzu. Dwójeczka, Katowice, Bochumin. WEA 001. Na mocny chałupek wjeżdża skład z kontenerami do przewozu koksu i Inofreight. Wjeżdża, ale na razie na semaforach jest stójka. Nie wiem, czy go tu przetrzymam, czy go puszczą. Na razie póki co świeci sygnał S1. ET41. Oj, wlecze się ten skład, wlecze. To 68. Widzicie, no dyszką podciąga pod semafor.
No jest jeden, teraz będzie stał. Z Kuba nic, nie wiadomo ile. Chyba, że coś z rybnika będzie śmigać. Po 5 minutach dostał sygnał drugiej wolnej. Zielone z żółtym. Na rozjazdzie się będzie, na rozjazdach łamał. No ładny, długi skład Inofrajda. Dobra. Tu już nam wjeżdża opóźniony skład portki. 10 minut splecowany. Ciekawe co to za siódemeczka. Cztery pudła, standard. Austriackie EU331. No i portka ruszyła przed siebie do Przemyśla. N57 1178 Katowice, Wodzisław. Z Rybnika planowo ruszył pociąg Intercity Batory ze stacji Brześć do stacji Bochumin z wagonami do Budapesztu i Pragi. Zaraz go tu na wjeździe też na peronie pierwszym uwiecznimy. Zapowiedź Batorego. 6 pudeł. Elektrowóz EP09, 4 pudła czeskie i 2 pudła węgierskie. Mavistar. A już na wjeździe Batory.
0,43. Start BMZ, wagony pod 200. Stacja docelowa Budapeszt Keleti Pajanhof. No to ładne pudło zmodernizowane. Movistar. To jest dwójeczka, na końcu jest jedynka. No więc, szanowni państwo, 3 godziny tutaj, na mojej rodzinnej stacyjce. No i to szło przewidzieć, no. Jeden towar się napatoczył, reszta wszystko. Te same składy, co miały być, no ale zestawienia zobaczyliśmy, czy coś nie pozmieniali. No to dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Wodzisław Śląski, Intercity Przemo, 5 września 2020 roku. Bajo!